Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym treningu typu Rubruch. Ukłony dla Was, rozgrzewka zacznie się za 5 sekund, no i będzie dokładnie taka sama jak tydzień wcześniej, bo znowu mamy trening ogólnorozwojowy, więc w rozgrzewce poruszymy całe ciało. Zaczynamy od treningu ćwiczenia cardio, pajacyki na zmianę z biegiem bokserskim. Wiadomo, cel jest prosty, serducho ma zacząć szybciej bić, szybciej tłoczyć krew do tkanek po to, żeby potem lepiej funkcjonować na treningu. Rozgrzewka jest istotna, najpierw właśnie jest forma cardio, później ćwiczenia bardziej mobility po to, żeby właśnie te zakresy ruchu troszeczkę podkręcić przed treningiem głównym, przy czym to nie jest nasz cel, żeby pracować nad mobilnością, bo te treningi w stylu Rubruch poświęcamy na budowanie sprawnego ciała, używając ćwiczeń wzmacniających, ale będziemy się starać kombinować z tymi ruchami, żeby to nie były po prostu już takie zwykłe pompki czy przysiady, tylko zawsze dodaję jakiś akcent w moim rozumieniu sprawnościowy, jakieś eksplozywne ruchy, jakaś zmiana płaszczyzn, tak żeby coś się działo i żeby po prostu się usprawniać, a nie tylko budować na przykład masę mięśniową, bo od tego są inne kanały. Dobra, zaraz kolejne ćwiczenie. Zwijanie kręgosłupa z wyjściem do podporu i tutaj schodzę sobie biodrem do dołu, następnie biodrem do góry, wracam rękami i odwijam. Więc ty popatrz, widzisz co się dzieje, po prostu działaj sobie, pracujemy przez minutę, spokojnie, dokładnie. Ja zresztą usłyszysz, kiedy będzie zmiana ćwiczenia. A ja tylko wspomnę właśnie, że chyba jest to jedyny kanał na polskim YouTubie, w którym skupiamy się głównie właśnie na budowaniu sprawności, czyli siła, mobilność, jakaś eksplozywność, to wszystko jest ważne, ale to nam służy do tego, żeby ciało było ogólnie sprawne i wykonywało, było zdolne do wykonywania różnorodnych ruchów, a nie tylko po to, żeby po prostu pompować biceps, pompować, nie wiem, łydkę, pompować najszerszy grzbietu. Sylwetka jest tutaj efektem ubocznym, wartością dodaną, a nie celem samym w sobie. No a jeśli wolisz się skupić tylko na tym, żeby właśnie zbudować biceps, no to myślę, że tutaj jakieś kanały kulturystyczne będą dla Ciebie lepsze. Tutaj się tym tak bardzo nie zajmujemy. Ćwiczenie zrobione i teraz zaczynamy podporze i będziemy sobie robić rotację do sufitu, czyli jesteśmy w dalekim wykroku. Tym sposobem pracujemy nad mobilnością kręgosłupa i pracujemy nad mobilnością bioder, więc fajne przekrojowe ćwiczenie, więc pracujemy sobie. Cały czas działa jedna strona, a później będzie zmiana i druga strona. Ty widzisz tutaj całe ćwiczenie, zarówno od boku, jak i w lustrze widzisz drugi bok, więc możesz sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda i staraj się po prostu wykonywać to podobnie. Jeszcze tylko w ramach rozgrzewki. O, szybka zmiana strony, a ja tylko powiem, że zaraz po rozgrzewce będziemy mieli ćwiczenia wzmacniające i nasz trening będzie się składał z kilku ćwiczeń, które będziemy robić jedno po drugim, z krótką przerwą między ćwiczeniami. Jak zrobimy wszystkie ćwiczenia, to będzie przerwa, minutowa przerwa i zaczniemy kolejny obwód i będą takie trzy obwody. W obwodzie oczywiście będziemy powtarzać tylko te ćwiczenia z części głównej, a nie rozgrzewkę. No i jeśli masz czas tylko na zrobienie jednego obwodu, jest ok. Jeśli dasz radę dwa, świetnie. Jeśli dasz radę trzy, no to już w ogóle wspaniale. Ok. I ty już widzisz kolejne ćwiczenie rozgrzewkowe, które zacznie się dosłownie w tym momencie, czyli przykładanie kolan w pozycji 90-90. Znowu minuta i ta minuta dla stawów biodrowych jak najbardziej ok. I tutaj na początku możesz się podpierać rękoma z tyłu, później już bez podpierania, a na końcu jeszcze zrobimy takie z wyjściem do góry, żeby jeszcze zaakcentować dodatkową mobilność tych bioder. Ja tylko wspomnę, że koniecznie napisz w komentarzu, że jesteś obecny, że zrobiłeś, czy tam zrobiłeś jeden obwód, czy dwa, czy trzy, czy samą rozgrzewkę. Nieważne, po prostu daj znać, że jest to zrobione. Tyle mnie interesuje. Te komentarze są ważne, mnie wtedy zagrzewasz w jakiś sposób do tego, żeby dalej tworzyć te materiały. No i też u Ciebie też się tworzy jakieś takie poczucie, że jesteś regularnie, że udzielasz się tutaj, że budujemy tą społeczność wspólnie. Więc okej. Pracujemy cały czas, ja już teraz pokazuję wersję z wyjściem do góry, więc to jest taka chyba najbardziej zaawansowana wersja, jeśli chodzi o to ćwiczenie, przynajmniej w tym dzisiejszym naszym treningu. I lada moment będzie jeszcze stół, a po tym stole będzie część główna, czyli już teraz zaczynamy sobie z siadu i robimy stół, czyli podpieramy się ramionami,
Wypychamy biodro do góry. Biodra jak najwyżej. Brzuch staramy się utrzymać napięty, klatka piersiowa, no taka po prostu wypchnięta do przodu. Głowa idzie równo z kręgosłupem. No i pamiętaj o tym, żeby trzymać długą szyję, czy barki opuszczone w dole. No i tyle. Tak sobie pracujemy. Akcentujemy pracę bioder, czyli poślad pcha się mocno do góry, najmocniej jak to jest możliwe. Starasz się nie wypychać brzucha, tylko właśnie pracować pośladkiem. No i tak sobie działamy i za chwilę po rozgrzewce będzie część główna. Moi drodzy, rozgrzewka za nami, teraz chwila przerwy, za chwilę zaczniemy część główną, gdzie będziemy naprawdę mocno trenować tym razem całe ciało. I oczywiście chcę Wam tutaj w tej przerwie tylko powiedzieć, że wszystkie te treningi, które tutaj znajdziecie na Rób Ruch, są też w aplikacji treningowej Człowieku Rusz Się, ale to co najważniejsze, to w tej aplikacji czeka mnóstwo programów treningowych, które mają Wam pomóc w kształtowaniu formy fizycznej, na kręgosłup, na mobilność, treningi wzmacniające w domu, kalisteniczne, treningi na siłowni, treningi sprawnościowe, na przykład stania na rękach, szpagatu i tak naprawdę znajdziecie tam wszystko, naprawdę 2 lata pracy, żeby zbudować bardzo dobrą, wszechstronną formę fizyczną, więc jeśli chcecie i myślicie o tym tak na poważnie, nie po prostu trenujecie sobie od czasu do czasu na YouTubie, tylko naprawdę chcecie zrobić dobrą formę, chcecie korzystać z moich metod, chcecie korzystać jakby z kontaktu ze mną, bo ja też tam jestem dostępny, możecie do mnie napisać, ja Wam odpowiem. No to zapraszam, w opisie macie link, wystarczy założyć konto i przez 5 dni możecie sobie apkę przetestować za darmo. A tymczasem część główna, zapraszam. Koniec przerwy na reklamę, moi drodzy. Mamy 10 sekund przerwy jeszcze do treningu głównego. Ty już widzisz pierwsze ćwiczenie. No jak widzisz, rozgrzewka nas tutaj świetnie przygotowała do tego, bo pozycja będzie podobna, czyli zaczynamy z pozycji stołu, biodro wysoko i idziemy dłoń do stopy po przekątnej. 10 powtórzeń na stronę, czyli 20 łącznie. Jeśli Ci się nie uda 20, no to zrób 10. Grunt, żeby porobić, staraj się właśnie wtedy mocno popracować tą jedną kończyną, no bo cały ciężar wtedy schodzi na jedną rękę i na jedną nogę, więc praca jest dużo większa. Więc element usprawniania, utrudnienia tutaj zdecydowanie występuje. Pracujemy sobie, ja zrobię 20 powtórzeń, Ty zrób tyle, ile dasz radę. Pamiętaj o tym, żeby mocno się odpychać dłonią od ziemi, żeby bark nie szedł w kierunku ucha, tylko długa szyja właśnie. Wtedy jeszcze dodatkowo plecy będą bardzo fajnie pracować. I pracujemy sobie, pracujemy. To jest pierwsze nasze ćwiczenie z części głównej, więc jest ono już bardziej wymagające, ale myślę, że dasz radę. A jeśli nie, no to spokojnie, od razu Kraków zbudowano, co nie? Dasz radę następnym razem. I teraz już widzisz następne ćwiczenie, które będzie do wykonania za 8 sekund i to będzie takie połączenie psa z głową w dół, z dotknięciem do dłoni i jeszcze przeniesienie nogi do boku, więc centrum będzie pracowało i obręcz barkowa bardzo, bardzo mocno. Przejdź do pozycji podporu, biodro w górę, idzie dłoń po przekątnej, tu jest piękna praca ramion, następnie stopa idzie jak najdalej przy samej ziemi. I tak sobie pracujemy. Ja to ćwiczenie wykonuję dość szybko, Ty możesz robić wolniej. Wykonaj 5 powtórzeń, a nawet jak 3 wykonasz, to też będzie ok. Bardzo fajne, przekrojowe ćwiczenie, wzmacniające na całe ciało. Mocno działa centrum, mocno działa obręcz barkowa. Pośladki również będą tutaj działać, szczególnie pośladkowy średni i mały. Więc popracuj. No i świetnie, ja wykonałem powtórzenia, teraz Ty już widzisz kolejne ćwiczenie, czyli to będzie przysiad z przeskokiem 180 stopni, czyli skaczę do góry, obracam się i ląduję. I teraz jeśli jeszcze jesteś na wstępnym etapie, to możesz robić dużo mniejsze, nie musi być 180, może być 90 stopni, albo po prostu robisz przysiad, wyskok, ale jeśli troszeczkę ogarniasz już temat, to rób sobie przeskoki właśnie z rotacją i teraz ćwicz to, żeby tutaj nie robić tylko obrotu, tylko wyskok w górę, obrót i tak, żeby lądować spokojnie
i amortyzować cały ruch. Tutaj no, praca stabilizacyjna dla kolana bardzo duża, ale również on, to ten staw kolanowy i biodrowy będą się uczyć tego, że właśnie takie ruchy też występują, bo jeśli, nie wiem, jeździsz na nartach, biegasz albo uprawiasz jakiś sport w stylu koszykówka, siatkówka, cokolwiek, no to tam tego typu ruchy się zdarzają, więc jeśli nie chcesz mieć kontuzji, to musisz swoje nogi usprawnić. Okej, okay, mamy to, teraz jest 10 sekund przerwy jeszcze i teraz kolejne ćwiczenie już będzie takie pewnie ci znane, czyli przejście z pozycji takiej kucznej do pozycji hollow body, czyli leżysz na plecach, lędźwia wciśnięte w podłoże i działamy. Czyli wpycham lędźwia, napinam brzuch i teraz prostuję ręce, prostuję nogi i powrót. Najważniejsza sprawa to w brzuchu tam się nic nie zmienia, czyli lędźwia mocno przylegają do podłoża, brzuch napięty, staram się tam nie wyginać w lędźwiach, czyli nogi jak opadają, to lędźwia się nie wyginają. Jeśli by się wyginały, to znaczy, że nogi nie powinny iść tak nisko, bo znaczy, że mój brzuch jeszcze nie jest na to gotowy, więc obserwuj się, obserwuj, czy robisz wszystko poprawnie. Jeśli nie masz kontroli, staraj się ułatwiać sobie ruch. Nie musisz od razu robić tak jak ja. Przypominam, że ja ćwiczę od lat, a ty jeśli dopiero zaczynasz, no to daj sobie czas. Okej, okay, mamy zrobione, przynajmniej ja zrobiłem, teraz 10 sekund przerwy jeszcze i znowu takie złożone ćwiczenie, czyli będziemy z siadu rozkrocznego przechodzić sobie do takiej pozycji, no trochę podporu, ale przy dwóch punktach podparcia. Ten pierwszy obwód, zobacz sobie, co jest do zrobienia. Przećwicz sobie. W drugim obwodzie będziesz już to robić tak, jak trzeba. I zrobisz wtedy więcej powtórzeń. To ćwiczenie jest bardzo takie nastawione na sprawność. Znowu działa centrum, działa obręcz barkowa, działają nogi. Bardzo przekrojowe, bardzo fajne ćwiczenie. Niepozorne, ale jeśli zrobisz, to sam zobaczysz, że naprawdę ono świetnie angażuje całe ciało. No i znowu chcemy tutaj się usprawniać, więc myślę, że tego typu ruchy jak najbardziej są czymś poza twoją strefą komfortu. Prawdopodobnie dawno czegoś takiego w ogóle nie robiłeś, więc sprawia ci to problem, więc się wkurzasz, bo nie wiesz, która ręka, nie wiesz, która noga, irytuje cię to, frustruje cię to i teraz jest pytanie, czy dasz się pokonać tej frustracji i powiesz, nie po to włączam film, żeby nie wiedzieć, co robię. Czy pomyślisz sobie, dobra, a zaraz się tutaj przypatrzę, jak to trzeba zrobić. Zrobisz najpierw pokracznie, później mniej pokracznie, aż w końcu będzie z tego fajny efekt. Więc mam nadzieję, że wybierzesz tą drugą opcję. A tymczasem przerwa i kolejne ćwiczenie, to jestem w pozycji, właśnie będę robił jaskółkę, tylko taką jaskółkę, że będę mocno uginał nogę i będę robił równoczesny wyprost rąk i jednej nogi w tył. No i działamy sobie z pozycji jedno nóż, 5 powtórzeń na stronę. Świetne ćwiczenie stabilizacyjne na biodro, na kolano, na staw skokowy, świetne pod wszystkie sporty, gdzie występuje jakaś praca jednonóż, wszystkie biegowe sporty, wszystkie gry zespołowe, narciarstwo, snowboard i tak dalej, więc warto robić. Przypominam, twoje nastawienie musi być jak nastawienie dziecka, ciekawe, hej, sprawdzę, zobaczymy jak mi pójdzie, zaraz się do tego przyzwyczaję, zaraz się tego nauczę, widzisz, ja też w tym momencie się w ogóle potknąłem, wykonując to ćwiczenie i co z tego? Nic z tego, po prostu robić trzeba swoje, a efekty przyjdą. Efekty przyjdą i będą naprawdę dobre, spektakularne, tylko musisz robić to regularnie. Jeśli robisz nasze treningi z YouTube'a, super, a jeśli masz apkę treningową, no to w ogóle wtedy już możesz wejść na wyższy poziom, bo masz różnorodne plany, które przede wszystkim to, co jest najważniejsze, zakładają pewne stopniowanie trudności, a to właśnie o to stopniowanie trudności chodzi. Nie o same ćwiczenia, tylko o to, jak się coś zmienia z tygodnia na tydzień. Tyle, moi drodzy, pierwszy obwód zrobiony, więc mamy teraz minutkę przerwy, a dokładnie zostało 50 sekund. No i teraz co? Czeka nas drugi obwód. Ja już się nie będę wtedy odzywał. Ty już wiesz, co robić, więc po prostu obserwuj sobie ekran, wykonuj ćwiczenia. Staraj się zrobić jak najbardziej poprawnie. Jeśli zrobisz dwa obwody, świetnie, ale jeśli dasz radę, to później zrób znowu minutę przerwy i zrób jeszcze trzeci obwód i wtedy będzie naprawdę świetnie. Ja w tym momencie już przestaję się odzywać, już się nie będę odzywał do końca tego treningu. Zostawiam cię z tym treningiem. Pamiętaj, daj znać w komentarzu, jak ci poszło. Daj znać po prostu, że jesteś obecny, że jesteś obecna, żeby dać mi motywację i dać sobie motywację. Ja tylko przypomnę, że widzimy się co poniedziałek o 6 rano. Także bądź koniecznie, a tymczasem za 3 sekundy zaczyna się drugi obwód. Powodzenia. To know.
Thank you.